Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale Podwórkowiec, odcinku, którego właściwie miało nie być, bo nie planowałem go nagrywać, więc mam nadzieję, że będzie spontaniczny, mam nadzieję, że nie będzie również zbytnio długi, a ponieważ dziś planuję pierwszy zbiór tegorocznych pomidorów, więc stwierdziłem, że Wam to pokażę, bo jesteście ze mną od ziarenka tych pomidorów, więc Wam się to po prostu należało. Zapraszam! Jak widzicie, mnie się Micha cieszy od samego patrzenia na to, co tutaj jest w tunelu, a jest całkiem dobrze. Pomidory ładnie porosły, jak pamiętacie, te moje sadzonki tegoroczne, które hodowaliśmy wspólnie właściwie, były no, malutkie, marniutkie, trochę wybujałe i nie byłem z nich w pełni zadowolony, ale na szczęście wyrosły całkiem ładnie. Zrobiły się z nich takie pomidorowe krzoki, zaraz je Wam pokażę. No i co, mimo tego, że sadziłem je trochę później niż zwykle, bo było już na pewno tak grubo po 20 maja, to i tak zdążyły się dojrzeć, przynajmniej te pierwsze piętra kiści i gron pomidorowych. No i zobaczcie, pomidory są naprawdę wysokie, tunel ma 2 metry, one są większe, zdecydowanie większe, a dziś właśnie tak postanowiłem, że będzie pierwsze zbieranko, pierwsze tegoroczne zbieranko, to w takim razie zapraszam. A przy okazji to obiecałem również, że odcinek będzie krótki, więc słowa dotrzymuję, tylko szybciutko pokażę Wam, co tutaj się znajduje. Zobaczcie, to jest chyba największy pomidor, jaki w tym roku zdążył wyrosnąć. Zresztą on był jednym z pierwszych, który się tak naprawdę zawiązał tutaj. Jest jeszcze jeden taki jakiś powyginany gigant, ale one jeszcze na pewno nie są do zbioru, one jeszcze muszą sobie poczekać. Jak wiecie, moje pomidory są pomidorami całkowicie naturalnymi. Ja tutaj nie używam żadnej chemii, ani żadnych środków, którymi mógłbym je wspomagać, dlatego no, nie są idealne, jeżeli chodzi o wygląd, bo mają chociażby tutaj takie coś takiego, ale mnie to zupełnie nie przeszkadza. To na pewno nie jest zgnilizna wierzchołkowa, pomidorowa. Po prostu ta odmiana tak ma. Przy takim kształcie one się po prostu w ten sposób formują i takie są dziwaczne. No a pozostałe, no to po prostu jak z obrazka. Zobaczcie, ten już prawie tutaj jest do tego, żeby go zebrać. To są dwa ciekawe krzaki, które po prostu na pewnej wysokości się zatrzymały. One już od kilku tygodni nie rosną, ale za to jako pierwsze się zaczerwieniły. No i je dziś będziemy głównie zbierać. Tutaj kolejne pięterko do zebrania. Tutaj dopiero się towarzystwo dojrzewa. Tutaj też jeszcze kilka dni trzeba będzie poczekać. Tu już można właściwie coś zebrać. Zaskoczeniem dla mnie na pewno są te małe pomidorki. To są chyba małe pomidorki koktajlowe i odmiana śliwkowych. Ładnie owocują. Te kiście są pełne, grona są pełne, no i po prostu czerwienią się jak głupie. Tam kolejne kiściory pomidorów, które czekają na dojrzewanie, no i oczywiście na to, żeby je zebrać. Bierzemy Michę i po kolei oczywiście każdy krzak raz jeszcze, jak mówiłem, najwięcej będzie na tym. Z ciekawości później je zważę, zobaczymy, ile ten pierwszy zbiór będzie mieć. Myślę, że no, w tony to na pewno nie pójdziemy, ale kilogramy jak najbardziej. No, zobaczcie, tutaj pękł sobie już pomidor, ale myślę, że to tylko dlatego, że no, po prostu jest całkiem dojrzały. Ładnie odchodzą sobie od kiści, a więc to też znaczy, że już można je zbierać. Strasznie gorąco się zrobiło i oczywiście w tunelu również to mocno czuć. Pierwszy zbiór 2022. Nie wiem, co ja w ogóle filmuję. O, tutaj coś na dole. Próbuję oderwać. Myślę, że jeżeli chodzi o ten krzak, to by było na tyle. Tutaj na pewno ten pomidor jest już do zebrania. Zobaczcie, pięknie wybarwione owoce. Bardzo ładnie to wygląda. Ten drugi też już jest do zerwania. Tutaj zdaje się, że pomidory malinowe, ale myślę, że ten
jest już do zebrania również pięknie wybarwiony owoc. Super. Tutaj też myślę, że tego można już zerwać. Tutaj jeszcze jeden do zerwania. Oczywiście, jeżeli one są nie w pełni dojrzałe, to absolutnie nie ma się tym co przejmować, bo wystarczy położyć je w słonecznym miejscu i one się później dojrzeją. A tu zobaczcie, piękna także tegoroczna bazylia. Wystarczy nią tylko poruszyć, a ten aromat bazylii roznosi się po całym tunelu. Tutaj coś będziemy mieć do zerwania. Chyba jeszcze poczekamy. Te też jeszcze niech sobie dojrzewają na krzaku, ale za to tutaj jak najbardziej. A tego jeszcze zostawimy. Niech sobie trochę podrośnie. Tutaj też na razie zostawiamy, ale te dwa jak najbardziej są do zebrania. Zobaczcie, to są pomidory, które mają również takie swoje wady, ale są jak najbardziej do zjedzenia, a ich smak jest, już teraz wiem, że najlepszy na świecie. Jeszcze ostatni rządek nam został. Nie wiem, czy tutaj już coś będzie do zerwania. Myślę, że na tym krzaku jeszcze nie, ale tutaj już jak najbardziej, tak. Tutaj też jeszcze zostawimy, niech sobie dojrzewają. No i to moje zaskoczenie, o którym już mówiłem. Malutkie pomidoreczki, ale już dojrzałe. I tak właśnie wygląda ten dzisiejszy pierwszy zbiór pomidorów w 2022 roku. Cała micha. Moja też się cieszy. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jak mówiłem, bardzo, bardzo krótki. Chciałem wam tylko po prostu pokazać, jak te pomidorki się zaczerwieniły. Trochę się pochwalić, taki trochę chwali film zrobić. No ale mam nadzieję, że cieszycie się równie mocno, jak i ja. Już teraz zachęcam do subskrypcji kanału Podwórkowiec. Zapraszam na kolejne filmy. Jeżeli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a ja uciekam z tego tunelu, bo byłem tutaj dosłownie 5 minut, a jestem już cały mokry. Do zobaczenia. Cześć.